głęboka stęchi, wręcz trzeci układ uczniowski. To jest układ na niebieski pas. Mistrzyni Polski. Tutaj też chłopiec, który kopnął, to też ten wicemistrz, ten mistrz. Także sami utytułowani zawodnicy i zawodniczki. Brawa. I tutaj też mamy mistrzów Polski. Wicemistrzów brązowych medalistów. Zawodnicy są w wieku 11-12 lat. I taekwondo poza tym, że jest to sztuka walki, ona także skupia się na elementach gimnastyki, gibkości, koordynacji ruchowej. Także jest to sport ogólnorozwojowy i No i tutaj bardzo trudna kombinacja. Prawie, że jest igrzysk. I tutaj też. A, brawo. A ja troszeczkę trudniejszą kombinację pokażę. Bo to bardzo trudne ćwiczenie. Poza tym zawodnicy w normalnej walce mają jeszcze ochraniacze na każdą część ciała, na krocze, na piszczele, na przedramię. Tu macie Państwo taką walkę treningową. Jedna technika na jedną technikę, dwie na dwie techniki. Tak naprawdę przegląd wszystkich tych technik, które wcześniej widzieliście wykonywane na tarczy. No i tu też zachęcam do braw, jeżeli coś Państwu się bardzo podoba, niektóre widzę elementy są naprawdę bardzo wymagające. Tu nawet jeden zawodnik wytrzymał cios w twarz. Nie jest łatwo złamać deskę, od razu Państwu powiem.
O, ta ładna dziewczynka, która teraz łamie deskę, to ona jest na tym plakacie takim, który tam państwo dostaliście. Nina Rosmala. O, i trzy deski łamie nawet. Wielkie brawa. Siedem. Dobra, no poszło. Maja, zapraszamy. Maja Kraska, mistrzyni Polski juniorów. Przygotowuje się do startu w Mistrzostwach Świata Juniorów, które odbędą się w Korei w październiku. Maja, wielokrotna mistrzyni Polski. Od kategorii kadeta. Kidorio, technika obrotowa. Jeszcze raz. O, brawo, świetnie. Super, wielkie brawa. Tak, trener powiedział, że jedna to za mało, bierze dwie. I dwie zła. Tak, tutaj trudniejszy element akrobatyki. I dwie deski złamane. I tutaj dwie trudna kombinacja, brawa. Raz. Brawo. I to, proszę państwa, był ten krótki nasz pokaz, który przygotowali zawodnicy. Teraz jeszcze przez chwilę będziemy tutaj razem z państwem. Tu mamy dla dzieci przygotowane z boku takie dwa worki. Zapraszamy wszystkie dzieci chętne. 15 sierpnia o godzinie 16. Wtedy będą prezentowali się zawodnicy także z sekcji boksu. Mogę to spróbować. Tutaj trenerki wam pomogą. O, takie maluszki, co mamy takie maluszki. Technik, te woreczki. Kto więcej? Mamy oczywiście wdożynki, zrobimy tutaj mini zawody, trening pokazowy taki, każde dziecko.